Można by rzec, że Wisła Płock się dzisiaj przygotowała na Jagiellonię wyśmienicie. No dokładnie, wykorzystali swoje atuty i wyjeżdżając stąd z 3 punktami, co bardzo nas boli, bo zupełnie nie tak wyobrażaliśmy sobie to spotkanie i przykro, że tak to się skończyło, bo tak jak mówię, oczekiwania nasze, kibiców, na pewno wszystkich były zupełnie inne. Skąd się wzięła taka sytuacja, że od kilku meczów wyglądacie, jakby z was wyszło powietrze? Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, czy dobrze. Dzisiaj dobrze weszliśmy w mecz. Wydaje mi się, że utrzymywaliśmy się fajnie przy piłce, dobrze to wyglądało i no, stały fragment gdzieś zaważył tym, że później musieliśmy gonić i nie wyglądało to tak, jakbyśmy sobie życzyli. No, w drugiej połowie wydawało się, że złapaliśmy ten rytm, strzeliliśmy bramkę na 2-1 kontaktową i zaczęło to nieźle wyglądać i dostaliśmy bramkę na 3-1, gdzie no, już ta bramka praktycznie zabiła ten mecz i no i cóż, później już było ciężko nam cokolwiek zrobić. Była szansa zakończyć sezon zasadniczy na pozycji lidera. Niestety jest drugie miejsce, tylko drugie miejsce, czy jednak aż drugie miejsce? Tylko drugie miejsce, bo z perspektywy teraz tych ostatnich 3 meczy, no to sami zawaliliśmy to, bo mieliśmy wszystko w swoich nogach i głowach, żeby zakończyć ten sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, co dałoby nam te kluczowe mecze u siebie z tymi teoretycznie najgroźniejszymi rywalami i bezpośrednimi, ale no, tak jak mówię, zawaliśmy sprawę i teraz będziemy musieli gonić w tych 7 ostatecznych kolejkach. A jest szansa, że zobaczymy taką Jagiellonię jak na początku roku? No, na pewno no, musimy teraz wziąć się mocno do roboty i od następnego meczu udowodni, że to teraz był tylko wypadek przy pracy i no cóż, no teraz nie ma co płakać, tylko wziąć głowę do góry i zrobić swoje. Czy to nie jest tak, że wy troszeczkę się czujecie za bardzo jak lider i czasami nie doceniacie przeciwnika? Nie, no z tym się na pewno nie zgodzę. Na pewno podchodzimy z szacunkiem do każdego przeciwnika i dajemy z siebie wszystko na boisku. Czasami mówię, te mecze nie układają się tak, jak sobie życzymy, ale na pewno walki i zaangażowania nikt nie może odmówić, bo każdy zdaje z siebie wszystko. Kończycie sezon ten dogrywkowy także z Wisłą Płock. Czy w ogóle rozmawialiście ze sobą na temat tego terminarza, jak to będzie wyglądało? Czy to... Nie wybiegamy tak daleko, myślą teraz skupiamy się na tym najbliższym meczu, bo trzeba skupiać się na tych najbliższych meczach, a nie wybiegać gdzieś tam do przodu głową, bo jak widać no, to na pewno nam nie sprzyja i trzeba koncentrować się na każdym kolejnym meczu i walką w każdym kolejnym meczu, tylko możemy grać o coś, co sobie wymarzyliśmy. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki ogromne.